Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji pomeczowej po spotkaniu Lecha II Poznań z Wigrami Suwałki. Mecz zakończył się remisem 1-1, a naszym pierwszym gościem jest trener gości Dawid Szulczyk. Trenerze, poprosimy o krótki komentarz do tego meczu. Na pewno taki mecz z dużą huśtawką nastrojów. Mieliśmy plan na to spotkanie i musieliśmy już go zmienić praktycznie na samym początku, bo Karankiewicz otrzymał czerwoną kartkę. No takie dwa faule, które zatrzymywały kontrę i ta pierwsza połowa wyglądała ciężko. Nie mieliśmy okazji, żeby z zespołem gdzieś tam dłużej zareagować, porozmawiać, jakie korekty wprowadzić. Bramkę też nie dostaliśmy z tego, że przeciwnik miał przewagę, tylko gdzieś tam błąd indywidualny w zamknięciu przestrzeni. I na pewno ta sytuacja była bardzo trudna, gdyby ktoś w przerwie nam powiedział, że ten mecz się zakończy remisem, to pewnie byśmy się cieszyli, natomiast biorąc pod uwagę, jak wyglądała ta druga połowa, to no nie cieszymy się z tego punktu, bo chcieliśmy zdobyć 3 punkty i zawsze będziemy dążyć do tego, żeby te mecze wygrywać i no plan na tą połowę był konkretny. Chcieliśmy zagrać bez typowego napastnika i zrobić taką grę, żeby się trochę dłużej utrzymać przy piłce. No i też z racji wyniku chcieliśmy iść do wysokiego pressingu i trochę zaryzykować i to się udało, bo zdobyliśmy bramkę i też stan meczu się wyrównał po tej kartce Sobola i potem już tak mecz raczej z takim sporym wskazaniem na nas, było sporo tych sytuacji i to jest nasza bolączka od momentu, kiedy nasi napastnicy leżą na kozetce u fizjoterapeuty, to mamy problem z tym, żeby zdobyć więcej bramek w meczu niż jedną. I na pewno to też jest taki dla nas sygnał do takiej ciężkiej pracy i tych jeszcze zawodników, którzy są zmiennikami, bo to jest dla nich szansa, że podstawowi zawodnicy mają kontuzję i oni też w tych meczach mogą się pokazać. I wiele rzeczy wygląda dobrze, natomiast no nie ma usprawiedliwienia. Jeżeli my mamy w meczu tyle sytuacji pod bramką, my musimy tutaj strzelić jeszcze drugiego gola i wywieźć stąd 3 punkty. Także generalnie huśtawka nastrojów w tym spotkaniu, trochę nam się złamał plan, korekty w przerwie dały efekt, natomiast w sumie sumarum przyjeżdżaliśmy tu po 3 punkty i no na pewno z dużym niedosytem będziemy wracać do Suwałk, ale taka lampka też gdzieś tak się świetli, taka pozytywna, że wyciągnęliśmy to naprawdę z trudnego przebiegu tego meczu. Dziękujemy bardzo za ten komentarz, trener, życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękujemy. A za chwilę druga część konferencji, na której gościem będzie trener Rafał Latowski. Druga część konferencji po spotkaniu Lech II Poznań Wigry Suwałki. Tym razem naszym gościem jest już szkoleniowiec gospodarzy Rafał Latowski. Trenerze, poprosimy o krótki komentarz do tego meczu. Mieszane uczucia, tak? Bo po pierwszej połowie, gdzie prowadziliśmy 1-0, mieliśmy jednego zawodnika więcej. Uważam, że gra wyglądała tak, jak powinien grać zespół w przewadze jednego zawodnika, czyli długo utrzymywaliśmy się przy piłce, korzystaliśmy z bocznych sektorów, nie pozwoliliśmy Wigrom nawet pomyśleć, że mogą cokolwiek ugrać. No i też w tym tonie przeprowadziliśmy odprawę w przerwie. Wiedzieliśmy, co mamy grać, jak mamy grać, natomiast są rzeczy takie, których nie jest łatwo przewidzieć, tak? Typu druga żółta kartka naszego zawodnika i mecz 10-10. W efekcie później, no żeby wzmocnić troszkę grę w przodzie, to musieliśmy wpuścić 16-latka, który grał na przeciwko 35-latka. Czyli to 19 lat różnicy, no to wiemy, że to zadanie było dla Norberta Pacowskiego piekielnie trudne, ale tyle ile mógł, tyle pomógł, tyle dał. Nie udało się utrzymać tego 1-0, mamy punkt. Pierwszy remis w sezonie to też dla nas jest rzecz taka, które wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich meczów, że jak nie możemy czegoś wygrać, to chociaż dobrze zabezpieczmy się z tyłu. No ale to też, no, Wigry miały przewagę w drugiej części, piłkarsko nas w jakiś sposób prowadziły grę, ale myślę, że ten remis da tak dużo optymizmu na te pozostałe 3 mecze do końca. Mamy teraz Motor Lublin, mamy Bytowie Bytów za tydzień i kończymy meczem na Chojnicach. Wiedzieliśmy, że te 4 mecze musimy punktować, żeby nie przezimować w strefie zagrożenia. No i przed nami jeszcze dużo grania i dużo młodzieży do tego, żeby uczyła się. A takie mecze jak ten dzisiejszy, no to nie ma lepszej lekcji niż to, że czasami grasz w 11 na 10, a później grasz 10 na 10 z dobrym przeciwnikiem, bo to zespół, który stracił najmniej bramek w całej lidze i to było widać po ich takiej dobrej organizacji gry w defensywie.
Dziękuję bardzo, panie trenerze. To tyle na dzisiaj z Wronek. Bardzo dziękujemy, że byli państwo z nami i do zobaczenia przy okazji kolejnych domowych spotkań rezerw.